Karolina, jestem przygotowana. Damian, ale to nie będzie ci potrzebne. Then the song over the radio, like a fear, bringing back all I know, like a whisk. Dzisiaj będziemy odbierać mieszkanie, które kupiliśmy od dewelopera i będziemy je wynajmować. Oczywiście jest ze mną najlepszy zespół do odbioru mieszkania w Krakowie, które serdecznie polecam. I zobaczycie całą ich pracę dzisiaj. Wiem, że to nie jest takie łatwe znalezienie odpowiednich drzwi. Na szczęście są podpisane takim drobnym druczkiem, więc mam nadzieję, że znajdziemy. I tu mamy całą listę, tak? Tak, cała lista rzeczy, które będziemy sprawdzać i będziemy je odhaczać po kolei na zasadzie takiej checklisty. Teraz chłopaki sprawdzają wentylację. 1,5 metra na sekundę. Zimna wentylacja pracuje, czyli ciepłe powietrze jest wyciągane z mieszkania. Na dole nie ma zawilgoceń przy pionach. Natomiast ciekawe rzeczy mogą być przy oknach. Teraz je zobaczymy. Te czerwone ślady to są przedmuchy zasadzenia, czyli są to jakieś niedokładności hydroizolacji. Powiedz mi, teraz robisz zdjęcie tego przedmuchu, tak? I to załączamy do dewelopera. Załączamy do dokumentacji, żeby deweloper nie miał wątpliwości, że coś jest nie tak. Jest jeszcze podobna drobna sytuacja w sypialni, to chodź pokażę ci. Są widoczne drobne punkty przedmuchu, jak się dłoń przyłoży, można to wyczuć, ale są takie smugi delikatne na... Czyli te trzy kropeczki, które są kropeczki, dokładnie. To są ubytki piany. Sygnalizujemy to w dniu odbioru. Jeżeli się pojawią przecieki na przykład przy jakimś intensywnym deszczu po roku, półtora, jak ktoś już będzie mieszkał, można wrócić do dokumentacji i zwrócić uwagę, że sygnalizowaliśmy już w dniu odbioru. Mimo, że deweloper zapewnia, że wszystko jest ok, to można do tego wrócić, że to była usterka nie z twojej winy. Możemy teraz jeszcze sprawdzić, czy nie ma zacieków pod tynkiem elewacji z górnego balkonu. I tutaj nie widzimy, aby się coś działo, kamera zmienia swoje ustawienia, więc musimy... Będziemy musieli delikatnie rozciąć, sprawdzić, czy nie ma jakichś wad producenckich. Czasami się zdarza, że za folią są jakieś odpryski, wygięcia maskownic, jakaś gdzieś tam rdza pod spodem i bardzo często, jak to się go się nie zrobi na odbiorze, to potem jak sobie to znajdziesz, to mogą powiedzieć, że to już jest twoja wina. Czyli ten grzejnik sprawdzamy, jeżeli są jakieś ubytki, tak. Reklamujemy go do dewelopera. Tak, bo on też ma swoją reklamację do dostawcy. Tutaj mam jeszcze taką rzecz, o którą często pytają klienci. Tu mamy takie delikatne pęknięcie na rynach. Zazwyczaj jest to uznawane jako usterka taka drobna. Możemy oczywiście takie rzeczy wpisywać, ale niekoniecznie musimy się jej bać. Powiedz mi jedną rzecz, bo pewnie wiele osób się zastanawia. Mamy taką usterkę, ona jest w rogu, tak? Pytanie, czy ona jest na tyle jakaś poważna, żeby ją naprawiać, czy tak naprawdę ta naprawa może wyjść gorzej czasami, prawda? Jeżeli... Wychodzą drobne naprawy, przede wszystkim wychodzą gorzej, bo te takie większe, to przyjdzie jeszcze ktoś i się nad nimi bardziej pochyli. Często klienci też zadają mi pytanie o takie kosmetyczne usterki jak ta, gdzie jakiś element jest zabrudzony. Tu konkretnie mamy zabrudzony parapet, zabrudzeniem trudno usuwalnym, jakiś tam tynk. Zdarza się też, że takie zabrudzenie są na zewnętrznych parapetach, czy też ramach. Jak najbardziej możemy taką usterkę zgłosić. Te najbardziej trudno usuwalne, fajnie by było, gdyby oni to zrobili, bo często mają do tego odpowiednią chemię. Niemniej jednak czasami zdarza się i trzeba się z tym liczyć, że jak oni to usuwają, to dorabiają więcej na przykład jakichś defektów, jakiś rys na ramach, albo właśnie rys na parapecie, więc trzeba się tutaj zastanowić, jaki poziom estetyki towarzyszy nam i zdecydować, czy wpisujemy, czy bierzemy po prostu to na siebie. Też powiem odnośnie takich zabrudzeń jedną rzecz, z racji tego, że to jest mieszkanie inwestycyjne. Mamy 14 dni na te usterki tak naprawdę, na uznanie, tak? Deweloper ma 14 dni, żeby je uznać. 30 dni na naprawę. 30 dni. Jeżeli odbieramy mieszkanie, jesteśmy na odbiorze. My mamy akurat, sprawdzamy mieszkanie jeszcze przed odbiorem, bo deweloper tutaj poszedł nam na rękę. Natomiast pytanie, czy te 30 dni, kiedy możecie wejść z ekipą, możecie to mieszkanie wykańczać, jest wam potrzebne, bo to jest tak naprawdę jeden miesiąc pełny cykl rozliczeniowy. I pytanie, czy takie coś po prostu ekipa nie zrobi przy okazji, dla nich to będzie minuta. A ja nawet nie wiedziałem, że są takie piękne okna. Ono się całe otwiera, nie ma belki w środku. Pięknie. Ten narożnik od spodu nie jest dopianowany. Latem nam to bardzo nie będzie przeszkadzać, ale zimą, jeżeli tutaj ujemna temperatura będzie się dostawać do profilu,
to ten profil może rosić przy ujemnych temperaturach, nie wiadomo dlaczego, a to będzie związane z przedmuchem, z ruchem powietrza w tym narożnym profilu. Piana montażowa, która jest używana do montażu okien, jeżeli jest obcięta, to zostaje naruszona skorupa ochronna. Ta skorupa jakby zabezpiecza przed utlenianiem i przed wynikaniem wilgoci. Mamy tą pianę obciętą, bo tak zrobił deweloper, tak? Nie mamy czasu, żeby się użerać. Jest możliwość zabezpieczenia, ewentualnie czym możemy zabezpieczyć taką piankę, żeby tak jak mówisz, ona tej wody nie chłonęła? Najprościej można to zrobić zwykłym silikonem, dobranym kolorystycznie. No to nie jest tak ciemno, myślę. Słuchaj, jesteśmy teraz z Karoliną w ciemnym pomieszczeniu, typu łazienka. Na takich inwestycjach nie ma zazwyczaj prądu. No nie ma. Nie boisz się takich pomieszczeń? Boję się, że nie wszystko sprawdzę, ale posiłkujemy się latarkami. A, wyposażeni we wszystko. Tak, dokładnie. Tak, widzieliście też lusterko oczywiście, które to jest specjalistyczne lusterko za testem. Jest niezbędne. Ale serio, nazywa się lustro inspekcyjne, serio. Tak jest nawet na fakturze. Tak? Widzicie, wszystko ma nas, wszystko. Teraz ocenimy sobie, czy łącza wody ciepłej, zimnej w łazience. Zdarza się, że czasami ten odpływ na przykład jest zatynkowany, co bardzo ładnie możemy zobaczyć tu, że tutaj ktoś już się do niego troszkę dogrzebywał. To nie znaczy, że ktoś od dewelopera zapomniał go w ogóle zainstalować, ale po prostu tynkarze przyszli, zakryli. Ostatnio nam się zdarzyło, że nawet było zakryte to, co jest za tobą, Damian, czyli to, rura do WC, która jest dość duża, zazwyczaj ma ona średnica około 10 cm w finale i bywa, że ona jest zatynkowana. Warto to zgłosić do protokołu dewelopera, mimo iż nawet nasz fachowiec może to niby odkuć, ale być może uszkodzą się jakieś części wspólne, więc dlatego takie newralgiczne rzeczy trzeba zrobić ludźmi dewelopera. Trochę mamy tu zatynkowane, ale to jest jakaś drobnostka. Tak samo to tutaj na klapanie, to też po prostu można zgłosić, albo można to samemu zrobić. No zgłaszają ci, którzy nie mają wyżyłowanego terminu z ekipą, a ci, którzy wiedzą, że się śpieszy, no to rezygnują. Dokładnie. My to zgłosimy z tego względu, że i tak jesteśmy jeszcze przed odbiorem mieszkania, tak. Więc na spokojnie zostawimy nasze uwagi deweloperowi. Przyjdą sobie robotnicy na spokojnie, usuną te usterki i na odbiorze mam nadzieję, że będzie wszystko zrobione. Dobra. Ja tutaj aktualnie sprawdzam poziomy na posadzkach, na sufitach oraz piony na ścianach i kąty. Normy są różne. Często klienci nie wiedzą, że nie musi być idealnie prosto. Największa odchyłka, jaką znalazłem tutaj, proszę zobaczyć, mierzymy tutaj też nasze... Tak, co to jest? Może byś wytłumaczył, do czego to służy? Karolina tutaj nazywa to pilnik. To... Aha, tak. To jest szczelinomierz klinowy. Tutaj jest aktualnie 2 mm, także to jest bardzo niewiele. Dodam jeszcze tak dla żartu, z jakimi mitami internetu klienci mogą się spotkać a propos mierzenia wylewki. I powiem, że podpytałam paru przedstawicieli deweloperów, czy przychodzą im klienci, którzy badają wylewkę tak zwaną kulką stalową. I na pewno znajdziecie w internecie parę takich porad, które są oczywiście bardzo niemerytoryczne, że to, czy to jest równe, sprawdza się kulką. No nie ma tego nigdzie w normach. Ma być to sprawdzone 2-metrową poziomicą, nie żadną inną. Jest ładnie bardzo. A to jest rzadkość, że te kąty zewnętrzne są w porządku. Szukamy czegoś, żebyśmy mogli się przyczepić i moglibyśmy wam pokazać, o co tutaj chodzi. Natomiast no, kąty zrobione w tym momencie są... Nie pokażemy wam. Teraz zabieramy się za sprawdzanie szyb. Ja tutaj miałam na oku taką jedną drobnostkę. I teraz mam taki szablon, który określa, czy dany jakiś tam defekt, czy drobinka w szkle jest normatywna. No i jak ja sobie tak przyłożę i będę patrzeć, no to widzę, że akurat tutaj jest normatywna i nie możemy tego zgłosić do dewelopera. Tutaj konkretnie w tym mieszkaniu mamy na tyle dobrze to zrobione, że są wszystkie zaślepki te dolne lub maskownice i te górne na zawiasy. To jest niby kosmetyczna sprawa, ale o tyle trudna dla kupujących, że nie dostaje się po prostu go w zwykłym sklepie. Lepiej to zapisać właśnie do protokołu dewelopera i on przynosi to z jakiegoś tam pudełka, które dostał na przykład od dostawców okien. To teraz ja wam pokażę, jeżeli nie macie takiej zaślepki, ja wam pokażę, co trzeba zrobić,
że nie macie takiej zaślepki, idziecie do mieszkania obok, jak jest otwarte, lub szukacie takiego. Jest zaślepka, bierzecie zaślepkę. Znaczy, ja wam nie powiem, że bierzecie tą zaślepkę. Ja takie mieszkanie nazywam, że to jest tak zwany dawca. I bardzo często zdarza się, że u niektórych deweloperów jest takie jedno zbiorcze mieszkanie, które nazywa się dawca. Ono jest potem oczywiście uzupełnione, ale ma dość dużo takich drobnych wybrakowań. Ale oszczędzacie trochę czasu. Dokładnie. Powiedz mi, Karolina, jesteśmy teraz na balkonie i odbieramy już parę mieszkań, odbieraliśmy razem parę mieszkań moich klientów. Często jest tak, że jesteśmy na balkonie i te płytki są nierówne. I powiedz mi, jak deweloperzy do tego podchodzą. Jeżeli faktycznie jest spory uskok na płytkach, ja może pokażę na przykładu, może nie takiego dużego, bo tu masz całkiem nieźle, że krawędź jednej płytki wychodzi znacznie bardziej, znacznie wyżej niż tej sąsiedniej, no to wiadomo, że jest to uskok, który może powodować, że ktoś może się potknąć, na przykład małe dziecko i się przewrócić, więc wszelkiego rodzaju skoki możemy zgłosić. Możemy też zgłosić, jeśli fuga zaczyna mieć jakieś rodzaju pęknięcia, że ona nie już po prostu wypada, jest na tyle zdegradowana jeszcze na etapie deweloperki, że już nadaje się pod ponowne jej ułożenie. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, to jest właśnie ten silikon, ewentualnie inny materiał, na przykład poliuretan, który powinien być cały gładki i dość estetyczny. Zdarza się, że jest on szczelny, ale jest po prostu nałożony odcinkami poprzez, no, nakładany po prostu palcem przez fachowców, pisanych przez małe F. I taki brak estetyki również możemy zgłosić, dlatego że gdzieś w kartach materiałowych takiego produktu jest napisane, że ma być to materiał, no, jednolity. Chociażby dlatego jest fajnie wesprzeć się, no, wiedzą inspektora, który wie, jak uzasadnić przedstawicielom dewelopera wpisanie takiej usterki. Żeby nie było, że ja nic nie mówię i nie sprawdzam. Chociaż mam takich specjalistów, że ja tego nie muszę robić, ale często jest tak, że mamy uszkodzoną tą blachę. To jest nagminne, tak. A ja widzę, że u mnie akurat tutaj w tym mieszkaniu jest, no, w tym powłoka nienaruszona. Jest... Mamy jedną, tak? Tak, i znaleźliśmy, tak. O, tu patrzcie, znaleźliśmy tylko jedną taką ryskę, no tak naprawdę, mam nadzieję, że widzicie, którą tak naprawdę ja sam sobie zrobię, bo nie będą mi tego paćkać. Tak, ja powiem tak, niektóre naprawy, tak jak przedtem gdzieś przy innym elemencie powiedzieliśmy, są dużo gorzej naprawiane niż w rzeczywistości pierwotnie wyglądały. Jest najczęściej to powodem tego, że jest zmienny kolor i też szybkość pozbywania się usterek listy przez pracowników ze strony wykonawcy. To będzie tak, pędzelek? Tak. Jest. My jako ekipa jesteśmy też po to, żeby klientom doradzać, a nie tylko potakiwać, że jest, no, powiedzmy, usterka, tak? Więc jest usterka, ale ja doradzam, żeby jej jakby, no, nie wpisywać do protokołu dewelopera, bo, no, pogorszymy sprawę. Odbiór techniczny jednak nie kończy całej procedury zgłaszania usterek. Zawsze pamiętajcie, że macie 5-letnią rękojmię, podczas której zgłaszacie rzeczy, które nie były możliwe do sprawdzenia na odbiorze mieszkania, na przykład sprawy związane z elektryką oraz wszelkiego innego rodzaju rzeczy, które pojawią się na przestrzeni lat, na przykład wilgoć wnikająca do mieszkania od strony balkonu. Like a voice to a